rozwinięte czy uprzemysłowione i nie da się stwierdzić korelacji pomiędzy stopniem ilości posiadanej broni, a na podstawie statystyk, które ja posiadam, nie da się stwierdzić takiej korelacji pomiędzy ilością posiadanej broni, a jakby ilością przestępstw popełnionych broni palnej, a ilością przestępstw popełnionych z użyciem tej broni. Pan doktor wspominał, to po prostu zależy od wielu, wielu innych czynników, dlaczego akurat to, a nie inne narzędzie. Ja na przykład mam tutaj ołówek, on może być bardzo niebezpiecznym narzędziem, ale jakoś nie reglamentuje się dostępu do ołówku. Podobnie tutaj, gdybyśmy zaczęli, tu są okna, one są, proszę zwrócić uwagę, niezakratowane, jakby są na chodnik. Gdybyśmy zaczęli rzucać ciężkimi przedmiotami z tych okien, to mogłaby się komuś stać poważna krzywda i zakładam, że właściciele czy posiadacze tego budynku nie mają pozwoleń na posiadanie niezakratowanych okien, tak? Mają Państwo czy nie? Okej. Zobaczymy, co publiczne na to. Potencjalny jest to problem, no bo potencjalnie można komuś zrobić krzywdę, wyrzucając z tego okna, tak? A wracając do ochrony osobistej. Znaczy, tak jak mówiłem, no, to te pozwolenia nie są wydawane na broń osobiste, dlatego że decydują o nich urzędnik, na ochronę osobistej, dlatego że decydują o nich urzędnik. Pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, no bo jeżeli chodzi o posiadanie broni, to tak naprawdę zaczęliśmy tą dyskusję od środka. Należałoby się zastanowić przede wszystkim, jakby, dlaczego ludzie chcą mieć broń, tak? Po co ona jest ludziom potrzebna, tak? Jaka byłaby funkcja posiadania broni do ochrony osobistej, skoro pozostała część systemu prawnego, cała reszta systemu prawnego mówi o tym, że jeżeli zechcesz tą bronią się posługiwać, albo jeżeli, nie wiem, zrobisz coś przypadkiem nie tak, to jesteś bardzo surowo karany. Tak? Czyli ktoś, kto ma broń, stanowi oczywiście zagrożenie dla kogoś, kto by chciał go napaść, ale stanowi też zagrożenie i to ze strony, czy w momencie, kiedy on użyje tej broni do obrony, natychmiast państwo przybiega ze swoimi instytucjami i stara się tego człowieka ukarać za sam fakt, że tej broni użył, tak? Więc tu jest problem taki, że myśmy odziedziczyli instytucje po PRL-u, po państwie totalitarnym i te instytucje trwają, a tymczasem już mamy do czynienia z innym społeczeństwem. Czy w ogóle zawsze mieliśmy do czynienia z innym społeczeństwem, bo przecież większe społeczeństwo nie dało się stotalizować. No i jakby to jest kwestia do przepracowania, to jest kwestia zmiany instytucji państwowych, zmiany pomiędzy relacji pomiędzy państwowym a obywatelem, tak? Okej, to jeszcze panu pytam. Czy jeśli ma się pozwolenie na celów do ochrony osobistej, to ma się jakieś dodatkowe możliwości, których nie mają powiedzmy osoby, które są strzelcami, sportowymi strzelcami? Czy mogą ją nosić przy sobie w innych miejscach? Jak to wygląda? Na stan obecny prawa, jeżeli chodzi o porównanie osób do ochrony osobistej, a strzelców sportowych, to ograniczę do się noszenia broni. Zarówno w obydwu pozwoleniach właściciel broni może ją nosić załadowaną, tylko właśnie załadowaną. Czyli trzeba pamiętać, że są dwa rozróżnienia. Noszenie i przenoszenie. Noszenie to jest wtedy, kiedy broń jest załadowana, czyli w obrębie broni znajduje się jeden nabój umożliwiający strzelanie z tej broni. Oczywiście ślepy też jest, to nie ma nic, więc to nie ważne. Generalnie rzecz biorąc, taka jest różnica. No jeżeli nie wiem, czy tutaj akurat nie powstaje sztuczny taki statystyk, który mnie nie ma i nie wiadomo, czy część osób, które de facto chciałyby mieć pozwolenie na broń do ochrony osobistej, nie ucieka w sztuczny sposób w inne cele. W ogóle moim zdaniem ta ustawa ma jeden, no, trudno powiedzieć, że błąd, nie? Ale taką nieprawidłową ideologię, że się wydaje broń w celach. Po prostu powinno się wydawać pozwolenie na broń. Czyli tak jak przewiduje projekt ustawy, który jest teraz w Sejmie, chwilowo mam nadzieję odłożony, czyli który mówi o pozwoleniu na rozwój broni. I wtedy to miałoby sens.
przyznawanie w celach, troszeczkę to właśnie zaburza takie różne działania, różne się dzieją, które niekoniecznie mają uzasadnienie logiczne w tej ustawie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby mieć pozwolenie na broń, czuje się zagrożony, to czemu nie? No właśnie, czy panie Danielu, to może teraz panu mikrofon. Tutaj pan zaproponował, żeby no, troszeczkę uprościć ten system, może być to uproszczenie, nie wiem, czy ułatwienie pozyskiwania, czy coś jeszcze, właśnie nie ułatwienie, tylko bardziej inne podejście, czy pana zdaniem coś też no, można by było w tych procedurach, czy nie wiem, jeszcze ułatwić, zmienić może. No. Problem z wszystkimi procedurami jest taki, że organ administracyjny, jakim jest w tym momencie policja, tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali, też w sposób naturalny stara się nie tylko dobrze wykonywać swoją pracę, ale powiedzmy próbować zabezpieczyć, bo nigdy nie ma pewności, czy osoba, która będzie w posiadaniu tej broni, jej nie użyje. W zasadzie to myślę, że właśnie nie użyje. Bardzo ciekawa jest ta ustawa i ten moment, kiedy ją tworzono, bo przecież kiedy tworzono ustawę, to tak naprawdę największy ruch był na pozwoleniach na broń gazową. W tym momencie staliśmy się właścicielami ogromnej ilości broni gazowej, która była wydawana m.in. do ochrony osobistej. Sam zaraz bodajże w 90 roku też byłem posiadaczem takiej broni przez wiele lat. I wiem, że znaczy ze statystyki, ja próbowałem, bardzo ciężko znaleźć te statystyki, ale nawet przez gazety, przez wszystko nie widać było wówczas, aby znaczy statystycznie wzrosła ilość osób, które w sąsiedzkich kłótniach, jakichś tam rozgrupach i tak dalej próbowały tej broni używać. W tym momencie wcześniej było trzeba mieć pozwolenie na tę broń. Nie, ale trzeba pozwolenie mieć na broń gazową. To jest tylko kwestia tego, że był taki moment, kiedy myśmy po prostu mając, w ogóle nie mając broni, jedyne co mogliśmy w miarę szybko posiadać, to była broń gazowa. To spowodowało gwałtowny rozwój sklepów, handlu, powiedzmy tego drugiego, z drugiej ręki i tak dalej. To była ogromna masa broni wśród Polaków. Nie wynikło z tego nic groźnego. Mało tego, potem kiedy zaostrzono kryteria, powiedzmy, nie tyle w sposób ubiegania się, ale kryteria, jeżeli chodzi o badanie długo, bo to jest kwestia jest ilości badań, badań psychiatrycznych, testów i tak dalej. Bardzo duża grupa osób, która wzięła tą broń, bo chciała po prostu ją mieć, ona zdała. Był taki moment, pamiętam też, nie wiem, czy pani tutaj pamięta, że tej masa tego dawano tyle, że po prostu policja nie nadążała z odbieraniem i zniszczeniem tego wszystkiego. Zdanie pana, to był za rok 2005, wtedy, kiedy pierwszy raz zaistniał obowiązek przedłożenia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przez osoby posiadające pozwolenie na broń do celów osobistych. I wystarczyło, że trzeba było zapłacić 100 czy 150 zł za badania plus 2 dni, pójść na test i coś jeszcze zrobić. Okazało się, że nagle masa ludzi oddała to, bo się nie chciało. Mieli to po prostu umieli, bo chcieli to mieć, bo to było takie fajne gadżet. A potem nagle mnóstwo ludzi się z tej broni rozbroiło, bo widać było, że my rzeczywiście nie tego oczekiwali. Dzisiaj ta tendencja w broni sportowej jest zupełnie inna. Myśmy wyrosły inne pokolenie, inna świadomość ludzi. To jest kwestia tego, że ta broń, uprawianie tego sportu, w ogóle posiadanie broni, nie jest niczym strasznym, jest przyjemnością dla wielu osób. To też jest sposób. Dla jednych będzie to układanie później, dla drugich powiedzmy wystrzelanie z dwóch paczek amunicji, żeby się choć trochę wyciszyć i uspokoić. Okej, to jeszcze a propos tych przepisów, ostatnie pytanie chyba kończę, przejdziemy do następnych, żeby jeszcze tu publiczność, mam nadzieję, zbierać się do pytania. Panie Leszku, kwestia pozwoleń na jednostki broni, bo można mieć jedne pistolety, a można mieć kilka? Od czego to zależy? Od komendanta policji. Tutaj akurat jest znajomość. W sensie niektórych moich usług bez problemu wydają promesy na przykład na 20 albo 40 albo po prostu 50 sztuk broni, a inne na przykład jedna na konkurencję. To jak strzela się z pistoletu bocznego zapłonu i z pistoletu centralnego zapłonu, to dają promesy na
do jednostki. Więc to jest różne i tutaj jest pole do jakiegoś usprawnienia, nie wymaga to żadnych zmian ustaw, czy... Nie wymaga to zmian, ale można... Po prostu to trzeba by jakieś wytyczne dla policji po prostu jednej ustanowić. No proszę Państwa, nie sposób się nie odnieść w moim pytaniu, bo też znowu wracam do wyniku badań CBOS-u. Ostatnie badanie było co prawda robione dość w takiej sytuacji może trudnej i badawczo może niedobrej, gdyż po zamachach w Las Vegas, zamachu, gdzie zginęło dużo osób, no i badacze sami piszą, że mogło to wpłynąć oczywiście na opinię badanych, ale zdecydowanie na większość Polaków była przeciwna upraszczaniu procedur. No pytania badawcze były sformułowane właśnie w ten sposób, czyli żeby upraszczać procedury uzyskiwania dostępu do broni. Ich zdaniem, no, tutaj widać taki strach społeczny, gdyż badanie sądzą, że zwiększenie liczby broni w rękach obywateli mogłoby skutkować większą liczbą wypadków i zabójstw. Prosiłabym, żebyście się tutaj Państwo odnieśli do tych, no jednak podzielonych dość szeroko obaw, z czego one wynikają, czy znajdują jakiekolwiek potwierdzenie. Panie Wojewódzku, Panie Piotrze. Znaczy, czy większej ilości broni wśród posiadanych, legalnie przewożonych obywateli może wydać na większej ilości zabójstw? Nie sądzę. Nie ma takich statystyk, takich powiązań, a wręcz jest sytuacja odwrotna. Takim najbliższym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie w 1997 wprowadzono bardzo ostre właśnie po takim wydarzeniu w jednej ze szkół, gdzie zginęło się, gdzie zamordowano osób. Sprawca zamordował 17 osób. Wprowadzono bardzo rygorystyczne przepisy odnośnie posiadania broni przez osoby prywatne. No i niestety okazało się później, w 2000 roku, że wskaźniki przestępczości poszybowały w górę. Szczególnie Wielka Brytania ma problem z czymś takim jak napady na gorąco, czyli w momencie, kiedy właściciele są w domu. Nawet ten wskaźnik, to jest w okolicach, jak dobrze pamiętam, 80%, jest większy niż w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiamy tutaj dla nas jako jakiś taki wzorzec, moim zdaniem błędny całkowicie. Więc tu już mamy.